networker, pielęgniarka, niezależny przedsiębiorca w amerykańskiej firmie. Dla tych, co mnie nie znają, dodam jeszcze, bądź ci, co mnie znają, a nie wiedzą, dodam jeszcze, że jestem mamą dwójki dzieci, w tym mamą nastolatka z niepełnosprawnością, co skłania mnie do tego, żeby wolny czas, kiedy nie jestem w pracy, a dzieci są w szkole, przeznaczyć na pracę w networku. Dzisiaj kilka słów o projekcie Titan, który mamy od wczoraj w Polsce w firmie Forever. A jak firma wprowadza zmiany, to jest to zawsze petarda i są to tylko takie zmiany zawsze na lepsze, które mają na celu ułatwienie i uproszczenie naszego biznesu. Słuchajcie, pokrótce powiem Wam, co się zmieniło, na co możecie liczyć i tyle, co się dowiedziałam od wczoraj, bo sama jestem na etapie śledzenia tego wszystkiego, ale z tego, co widzę, to już po prostu buzia mi się uśmiecha na to, co się będzie działo. Przede wszystkim sklep w ponad 160 krajach. Każdy z Forever Business Owner, każda z osób może mieć teraz sklep. Ten sklep był, istniał, ale na czym to teraz będzie polegało? Każdy z nas, tak jak ja teraz, jestem Forever Business Owner, jestem niezależnym przedsiębiorcą w amerykańskiej firmie, do każdego z Was mogę wygenerować link, wystarczy, że mam otwarty rynek w danym kraju. Dajmy na to, wysyłam link z promocją do moich znajomych w Niemczech, że dzisiaj daję Ci w promocji z 10% rabatem maść rozgrzewającą i możesz sobie, będąc w Niemczech, poprzez mój sklep zrobić zakupy. Tego wcześniej w takiej formie nie było, więc to jest plus. I wystarczy wcześniej, będąc osobą mającą możliwości biznesowe w firmie Forever, poprosić firmę o otwarcie rynków w tych krajach, w których my chcemy działać. Coś wspaniałego. Takie otwarcie rynku trwa maksymalnie 2 doby, słuchajcie, więc warto o tym pomyśleć szybciej, żeby nie było, że chcemy coś dzisiaj zrobić, a zanim światowo zostanie nasz biznes otwarty, troszeczkę to potrwa, żeby się nie denerwować, tak? O co chodzi z tym sklepem detalicznym? No myślę, że jest to bardzo duży ukłon w stronę osób, które nie lubią się nigdzie zapisywać, które nie lubią nigdzie podawać swoich danych, poza danymi do przesyłki oczywiście, które nie lubią mieć kart rabatowych. Także to jest ukłon w stosunku do tych osób, a jednakowoż ja każdej z tych osób mogę dać maksymalnie, to jest moja inwencja, link właśnie do zrobienia zakupów, link do zrobienia zakupów również ze zniżką okazjonalnie od 5 do 10%, mogę dać 5%, 10%, 15%, taki mam wybór. I myślę, że będę takie akcje robiła. Na przykład myślę, że niedługo zrobię akcję z okazji Dnia Babci, Dnia Dziadka, ale też mam swoje takie osoby, którym na przykład zrobię prezent na urodziny, bo wiem, że masz urodziny, lubisz używać taki czy taki produkt, to mogę wysłać Ci właśnie link, a Ty możesz sobie zrobić zakupy z rabatem i się nimi cieszyć. Co się jeszcze zmieniło? Jeżeli chodzi o zakupy w sklepie detalicznym, nie ma tutaj minimum logistycznego w kwocie 250 zł. Czyli chcesz kupić tylko pastę do zębów, to kupujesz tylko pastę do zębów. Chcesz kupić tylko pomadkę, dezodorant, czy tylko jeden aloes, spokojnie możesz to zrobić. Także tyle, jeżeli chodzi o sklep. W sklepie podajesz tylko swoje dane do wysyłki, płacisz kartą i sklep daje Ci również możliwość, witam Was serdecznie, sklep daje również Wam możliwość tą, że odbieracie produkty świeże, oryginalne i bezpośrednio z hurtowni firmy, tak, że one nie będą jakieś zleżałe, czy nie będą podróbami, tak jak niektóre osoby zgłaszały mi, że kupiły na jakichś stronach i niestety pytałem mnie, czy tak wygląda dezodorant, okazało się, że niestety nie. Słuchajcie, co jeszcze? Wchodząc na stronę firmy z mojego linku, który ja Wam wygeneruję, macie również możliwość decyzji.
Czy chcecie pozostać takim klientem, który nie chce pozostać swoich danych i ma zniżkę jednorazową ode mnie, czy też chcecie mieć stałą zniżkę na zakupy i zostać preferred customer? Wtedy macie na zawsze zniżkę na zakupy 5%, bądź decydujecie się, że chcecie mieć zniżkę 30% na zakupy, czyli zostać forever business owner, co daje Wam możliwości otwarcia również biznesu, polecania produktów, polecania biznesu innym. To jest Wasza decyzja. O stronie biznesowej możecie zdecydować w każdej chwili, więc o tyle jest to dobre. W przypadku, gdy decydujecie się, że chcecie mieć kartę rabatową, zostanie Wam nadany licencyjny numer i wówczas już podajecie swoje dane do firmy. To wszystko, to co się właściwie nie zmieniło niby, ale zmieniło się to, że na początku decydujecie, czy chcecie być klientami z 5% zniżką, czy z 30% zniżką i możliwością biznesową. Myślę, że tutaj co do tego nikt nie ma w przyszłości wątpliwości. Ale odnośnie biznesu w każdej chwili możecie tutaj o tym zadecydować. Co jeszcze o tym, że możecie kupić jeden produkt, mówiłam. Dla moich FBO, dla moich osób, które już są forever, nic się nie zmienia, jesteście na tej pozycji, na której jesteście. O niczym nie musicie decydować, jesteście na starych zasadach, na których były. Podam tylko, że zmienił się wygląd strony Forever Living Product z głównej. Główna strona firmy to www.foreverliving.com. Co jeszcze? O szczegóły pytajcie mnie, słuchajcie, osobiście. Albo polecam Wam na Facebooku stronę Forever Living Products Poland, na której jest szereg tutoriali, w których znajdziecie te zmiany, o co chodzi, jak wygenerować te linki, jak dołączyć. Ja Wam będę również generować linki z promocjami. Spodziewajcie się tego, bo bardzo, bardzo mnie to ucieszyło. I od wczoraj jest dostępny również film z dyrektorem, również przez który przewijają się tutoriale z takim wytłumaczeniem, na czym ten projekt Tytan polega, dlatego że jest on w Polsce wprowadzony i ja się naprawdę bardzo z tego ucieszyłam. Kochani, to myślę, że tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście kontaktujcie się ze mną. Każdemu z nas zmieniły się możliwości. Ja też to wszystko muszę jeszcze sobie poogarniać, ale myślę, że zmiana jest tylko na plus, skoro mam możliwość powysyłania Wam tych linków, porobienia promocji, bo każdy z nas lubi na przykład promocje czy cokolwiek z okazji różnych swoich świąt, tak? Także pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.